Dziś nie wyobrażamy już sobie dnia bez elektroniki. To dzięki niej, choć urządzenia spełniają coraz bardziej skomplikowane funkcje, użytkownik ma coraz łatwiejsze życie. Dlatego właśnie układy scalone możemy spotkać praktycznie w każdym domu. A wszystko zaczyna się od krzemu. Polikrystaliczny krzem, czyli materiał składający się z miliardów małych kryształków, topi się w żaroodpornych styglach. Z tego stopu w temperaturze ponad 1400 stopni tworzony jest okrągły klocek. To właśnie hodowany monokryształ. Przez 35 godzin obracający się kryształ jest wyciągany do góry. Tę metodę opracował przed ponad półwieczem Polak profesor Jan Czochralski. Choć kryształ jest bez skazy, nadal wymaga ogromnej pracy, by mógł zaspokoić potrzeby projektantów i użytkowników. Wyhodowany, praktycznie doskonały monokryształ jest cięty na płytki za pomocą piły diamentowej. Odkrojenie jednego plasterka trwa około 4 minut. Ponieważ przemysł potrzebuje bardzo wiele płytek, jednocześnie pracuje kilka pił. Następnym etapem jest szlifowanie i polerowanie płytek, aż do uzyskania lustrzanej powierzchni i jednolitej grubości. Od dokładności wykonania tych operacji zależy wynik następnych procesów technologicznych. Ostatnim i najbardziej wyrafinowanym procesem jest epitaksja, czyli budowanie kolejnych warstw kryształu z zachowaniem struktury podłoża. Do gorącej komory wtłaczana jest mieszanina gazów. Od składu gazów zależą właściwości warstwy krystalicznej, jaką chcemy uzyskać. Cała sztuka polega na tym, by w odpowiedniej ilości dostarczyć atomy krzemu i atomy domieszki do powierzchni płytki znajdującej się w gorącej komorze. Na powierzchni krzemu osadzają się kolejne warstwy atomów. Nowo powstający kryształ powinien zachować idealny porządek monokryształu krzemu. Konstruktorzy ustalili na przykład, że co 100-milionowy atom krzemu ma być zastąpiony przez atom fosforu równomiernie w całej objętości warstwy. I to wystarcza, by zmieniły się własności materiału. Po przeprowadzonym procesie należy skontrolować jakość uzyskanej płytki. Bada się jej własności elektryczne. Starannie mierzona jest grubość świeżo wyhodowanej warstwy. W procesie epitaksji na powierzchni płytki narasta bardzo cienka warstwa krzemu o grubości kilku lub kilkudziesięciu mikrometrów, czyli mniej niż grubość włosa. Do tej warstwy dodaje się atomy innych pierwiastków, które zmieniają własności elektryczne krzemu. W sterylnych warunkach codziennie tysiące płytek pakuje się dla odbiorców na całym świecie. Na takich podłożach powstawać będą elementy elektroniczne urządzeń stosowanych także w naszych domach. Obecnie w Instytucie prowadzone są prace nad przygotowaniem warstw dla potrzeb nowego akceleratora budowanego właśnie w ośrodku CERN pod Genewą. Płytki krzemowe będą elementami detektorów, które być może pozwolą rozwikłać zagadki powstania wszechświata. Dziś fizyka ciała stałego umożliwia tworzenie kryształów zupełnie od podstaw. Na monokrystalicznej płytce krzemowej lub z innego materiału nanoszone są pojedyncze warstwy atomów lub molekuł, tak aby powstający niejako sztuczny kryształ mógł wytwarzać np. promieniowanie elektromagnetyczne o odpowiedniej długości fali. Urządzenie, które znajduje się za mną w tym pomieszczeniu, jest to urządzenie do epitaksji związek molekularnych. Cóż to znaczy? Otóż to znaczy, że w urządzeniu tym hodujemy warstwy materiałów półprzewodnikowych z niezwykłą dokładnością kontroli ich grubości. Znaczy możemy nałożyć warstwy z dokładnością do jednej warstwy atomowej. Materiał A na materiale B, znowu inne materiały i tak dalej. W ten sposób tworzymy próbki, na których można testować teorie kwantowe, ale również metoda ta służy do hodowania przyrządów, które są stosowane w życiu codziennym. Mam tu na myśli na przykład lasery półprzewodnikowe. Takie lasery półprzewodnikowe służą do odczytu muzyki z kompakt dysków i znajdują się w bardzo wielu domach. Innym zastosowaniem, również coraz szerzej stosowanym urządzeń robionych metodą MBE są czujniki pola magnetycznego, które w tej chwili montuje się w układach zapłonowych nowoczesnych samochodów.
Wewnątrz aparatury panuje bardzo wysoka próżnia, dlatego właśnie próbkę wprowadza się przez śluzy i za pomocą magnesu umieszcza w odpowiednim miejscu. Praca wymaga dużej uwagi i ogromnej wiedzy z fizyki ciała stałego. Jak zbudować strukturę krystaliczną, która spełni wymagania klienta? Jakie warstwy i w jakiej kolejności będą tworzyły kryształ budowany na życzenie? Urządzenie do epitaksji związek molekularnych jest zbudowane z materiałów stosowanych w technologiach kosmicznych. Również rozwiązania techniczne są podobne. Kolejne warstwy sztucznego kryształu powstają przez odparowanie atomów i molekuł w specjalnych piecach. Następnie kryształy lub molekuły są osadzane na podłożu. Warstwy odwzorowują strukturę podłoża, choć ich właściwości mogą być zupełnie inne. Dzięki wielu różnym warstwom zachowanie się elektronów w takim krysztale dwuwymiarowym, w którym elektrony poruszają się w płaszczyźnie płytki podłożowej, może być zupełnie inne niż w krysztale objętościowym, trójwymiarowym. Może ono prowadzić do niezwykłych właściwości. Powstają materiały na lasery i czujniki. Prace kontrolują komputery i analizatory wykorzystujące odbitą od próbki wiązkę elektronów. Stoimy przed urządzeniem do epitaksji związek molekularnych, czyli urządzeniem technologicznym, które służy do otrzymywania bardzo cienkich warstw półprzewodników. W szczególności można tu uzyskiwać swego rodzaju kanapki składające się z kilku warstw różnych półprzewodników. Takie struktury mogą być na przykład używane dalej do skonstruowania lasera półprzewodnikowego o dużej wydajności. W urządzeniu tym w warunkach bardzo wysokiej próżni napylamy na płytkę podłożową owież wspomniane przeze mnie cienkie warstwy. Nie wiemy natomiast, czy wzrost odbywa się w sposób warstwa po warstwie, czego chcielibyśmy, warunki takie chcielibyśmy osiągnąć, czy też może z jakichś przyczyn powstają wyspy trójwymiarowe, czy prawie trójwymiarowe rosnącego materiału. W zorientowaniu się, czy proces przebiega poprawnie, pomaga nam tutaj wiązka elektronów. W komorze tej zainstalowane jest działo elektronowe, z którego wysyłana jest cienka, wąska wiązka elektronów o wysokiej energii, która spada na powierzchnię rosnącego kryształu, odbija się od niej i ugina się na niej, tak jak na siatce dyfrakcyjnej, a następnie pada, tworząc charakterystyczny obraz, na ekran fluorescencyjny. Oglądając taki obraz, potrafimy właśnie zorientować się, czy proces wzrostu odbywa się, jak to mówimy, dwuwymiarowo, czyli warstwa atomowa po warstwie atomowej, czy też może tworzą się jakieś kolumny, słupki, wyspy zrobione z takiego materiału półprzewodnikowego, czego w zasadzie chcemy uniknąć. Patrząc również, jak zmienia się natężenie światła na ekranie fluorescencyjnym, natężenie to jest proporcjonalne do ilości elektronów docierających do takiego punktu ekranu fluorescencyjnego, możemy również zorientować się, jak szybko przebiega proces wzrostu. Bez takiego urządzenia nie bylibyśmy w stanie skontrolować i przekonać się w trakcie prowadzenia samego procesu technologicznego, czy przebiega on porządnie, w pożądany sposób, czy też należy w zasadzie powtórzyć doświadczenie ponownie. W takich urządzeniach powstają kryształy na życzenie w kilku już instytutach w Polsce. Epitaksja związki molekularnej to budowanie kryształu dokładnie tak, jak zażyczył sobie tego projektant. Fascynujące światło laserowe. Dziś wielu naukowców nie satysfakcjonuje już sam promień lasera. Żądamy, aby miał odpowiednią wydajność i barwę. Od tego zależy jego użyteczność. Obecnie jesteśmy świadkami prawdziwej rewolucji w optoelektronice. Najlepsze laboratoria na całym świecie próbują zbudować półprzewodnikowe źródła światła, zwłaszcza światła niebieskiego i zielonego. Już dziś powstają pierwsze takie diody i lasery półprzewodnikowe. Jedną z dróg do tego celu jest hodowla kryształów azotku galu, materiału, jakiego nie zna przyroda. Do jego wytworzenia konieczne są wysokie ciśnienia i temperatury. Po raz pierwszy na świecie takie kryształy wyhodowano w Warszawie. Na razie są niewielkie, ale wystarczają do wyprodukowania urządzeń emitujących światło niebieskie i zielone.
skomplikowane badania wykazują ich idealną budowę. Teraz trzeba jeszcze zbudować na nich laser. Komu potrzebne jest niezwykłe źródło światła wykorzystujące kryształ budowany na zamówienie? Jesteśmy w chwili obecnej świadkami rewolucji dokonującej się w optoelektronice. Chodzi tutaj o półprzewodnikowe źródła światła, głównie działające w obszarze światła niebieskiego i światła zielonego. Są to diody i lasery półprzewodnikowe. Jakie jest główne zastosowanie, jaki jest cel, któremu przyświeca wprowadzanie tych nowych źródeł światła? Otóż wyobraźmy sobie informację zapisaną na kompakt dyskach, takich wykorzystywanych zarówno w celach odtwarzania muzyki, czy w komputerach. W tej chwili do odtwarzania tej informacji wykorzystuje się lasery światła czerwonego. Chodzi o to, żeby zastąpić je laserami światła niebieskiego i w związku z tym zwiększyć gęstość informacji czterokrotnie. Bazą materiałową dla tego rodzaju laserów czy diod jest azotek galu. Przed sobą mam model struktury tego materiału. Przedstawia to idealny monokryształ, taki jaki potrafimy w wysokich ciśnieniach i wysokich temperaturach robić w Centrum Badań Wysokociśnieniowych Polskiej Akademii Nauk. Następnym krokiem jest modyfikacja własności tego monokryształu w taki sposób, by otrzymać żądane własności optyczne czy elektryczne. Dzieje się to poprzez wprowadzenie odpowiednich domieszek. I tutaj na tym modelu domieszki reprezentowane są albo przez tę kulkę niebieską, czy przez kulkę czerwoną. Domieszki te zastępują atomy galu. Wprowadzenie domieszek do azotku galu to prawdziwa sztuka. Z kolei na wyhodowane pod wysokim ciśnieniem kryształy nanosi się różne warstwy materiału, które umożliwiają zwiększenie wydajności świecenia i sterowanie barwą. Badania nad nowymi źródłami światła potrwają jeszcze kilka lat. Istnieją w tej chwili perfekcyjne kryształy azotku galu, robione w warunkach wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury. Potrafimy to robić jedynie w Polsce. W perspektywie chcemy, ażeby ten materiał był domieszkowany magnezem i w związku z tym, żeby urządzenia wykorzystujące ten materiał dawały nam możliwość świecenia bardzo intensywnym światłem niebieskim. Pojawiają się tutaj różnego typu zastosowania, począwszy od wielogabarytowych tablic oświetleniowych czy białych źródeł światła. Też laser niebieski jest taką perspektywą, do której chcemy dojść. Już dziś istnieją diody świecące 100 razy silniej niż dotychczasowe źródła światła. Kryształy, które powstają na zamówienie, zapowiadają rewolucję w wielu dziedzinach techniki. Czy zatem osiągnięcia i badania prowadzone przez polskich fizyków zostaną wykorzystane w praktyce? Czy polska elektronika ma szansę zaistnieć? Niestety, to nie zależy już od samych naukowców.